PL. Według różnych statystyk z Firefoxa korzysta na świecie kilkadziesiąt milionów osób. W Polsce Firefox jest dzisiaj najpopularniejszą przeglądarką, chociaż cały czas goni go Google Chrome. A czy wiecie w ogóle, dlaczego Firefoxa nazywamy Firefoxem? No i czy wiecie, że Firefox nie jest wcale lisem? Na początku był Phoenix. Wróć. Na początku był Netscape Navigator, który w trakcie wojen przeglądarkowych został zniszczony przez firmę Microsoft. Mozilla nie poddała się jednak i postanowiła, że jej następna przeglądarka powstanie jak Phoenix z popiołów. Było to w roku 2002. Okazało się jednak, że Phoenix koliduje z nazwą producenta BIOSu, Phoenix Technologies. Zmieniono więc nazwę na Firebird, co, jak zauważyli użytkownicy programu, nie było jednak najlepszym pomysłem, ponieważ taką samą nazwę nosiła baza danych Firebird. Wymyślono zatem, że zamiast przeglądarki Firebird będziemy mieli Mozilla Firebird, co jednak też nie było najlepszym pomysłem. Ostatecznie jednak stanęło na Firefoxie. 9 lutego 2004 roku oficjalna nazwa dla flagowego programu Mozilla została przyjęta. Firefox, to brzmi dumnie. Firefox nie jest wcale lisem. Zaskoczeni? Mimo że na oficjalnym logo programu widać zwierzę z rodzaju vulpes, nie jest to lis. Nazwa Firefox odnosi się do pandy. No. A konkretnie do pandy małej, która po chińsku znaczy... Łoku. Dziękuję. A to tłumaczy się jako ognisty lis. A co z logo Firefox? Tutaj mamy zgodę. Oficjalne logo przeglądarki przedstawia lisa. No ale jak to jest? W nazwie panda, a na logo lis? Jak wyjaśnia John Hick, twórca znaku handlowego Firefox, panda mała nie jest tak powszechnie znanym stworzeniem jak lis, które jest rozpoznawane przez większą grupę odbiorców. Przez to nie oddziałuje tak dobrze na internautów jak powszechnie znany lisek. Tak więc Firefox jest jednocześnie lisem i nim nie jest. Zupełnie jak kotki Schrödingera.